11 tom, 24 sierpnia 1915. Twórcza moc woli Bożej pomnaża jeden czyn dla wszystkich i upodabnia stworzenie do Boga. Trwałam w swoim zwyczajowym stanie i gdy tylko przyszedł mój zawsze ukochany Jezus, pocałowałam Go i powiedziałam do Niego: Jezu mój, gdyby to było dla mnie możliwe, chciałabym dać Ci pocałunek wszystkich stworzeń. W ten sposób zaspokoiłabym Twoją miłość, przynosząc wszystkie stworzenia do Ciebie. A Jezus, córko moja, jeśli chcesz dać mi pocałunek wszystkich, pocałuj mnie w mojej woli, ponieważ moja wola zawiera twórczą moc i dlatego ma moc pomnożyć jeden czyn w tyle czynów, ile chcesz. W ten sposób przyniesiesz mi radość, jak gdyby wszyscy mnie ucałowali, i zdobędziesz zasługę, jakbyś mnie pocałowała od wszystkich. Wszystkie zaś stworzenia dostąpią skutków w zależności od tego, czy się na to otworzą. Jeden czyn w mojej woli zawiera wszelkie możliwe i wyobrażalne dobra. Obraz tego znajdziesz w słońcu. Słońce jest jedno, ale pomnaża się we wszystkich spojrzeniach stworzeń. Światło jest zawsze jedno i jest tylko jednym aktem, ale nie wszystkie spojrzenia stworzeń korzystają z tego samego światła. Ci ze słabym wzrokiem muszą zakryć oczy ręką, niemal żeby światło ich nie oślepiło. Inni, ślepi, wcale z niego nie korzystają i to nie z winy światła, ale z powodu ułomnego wzroku stworzeń. Tak samo, moja córko, jest, jeśli pragniesz miłować mnie za wszystkich i uczynisz to w mojej woli, to Twoja miłość rozprzestrzeni się w mojej woli. A ponieważ moja wola wypełnia niebo i ziemię, to usłyszę, jak Twoje kocham Cię powtarza się w niebie, wokół i wewnątrz mnie, jak również i na ziemi. Ze wszystkich miejsc będzie się rozchodzić i zrobi tak wiele powtórzeń, jak wiele czynów może dokonać moja wola. Twoja miłość jest więc w stanie dać mi radość miłości wszystkich, ponieważ stworzenie jest ograniczone i skończone, natomiast moja wola jest niezmierzona i nieskończona. Jak można wytłumaczyć słowa wypowiedziane przeze mnie przy stworzeniu człowieka: uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo? Jak stworzenie, które jest niezdolne, może być podobne do mnie i może być moim obrazem? Tylko w mojej woli może to osiągnąć, ponieważ czyniąc ją swoją własną, działa w sposób boski, a przez powtarzanie boskich czynów upodabnia się do mnie, stając się moim doskonałym obrazem. To tak jak w przypadku dziecka, które staje się podobne do swojego nauczyciela, kiedy powtarza czyny, które w nim widzi. Tak więc tylko moja wola upodabnia stworzenie do mnie. Dlatego tak bardzo zależy mi na tym, aby stworzenie uczyniło ją swoją własną i zrealizowało prawdziwy cel, do którego zostało stworzone. Fiat.